Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na naszym briefingu prasowym poświęconym bardzo ważnej informacji, która się dzisiaj pojawiła w przestrzeni medialnej. Informacji o tym, że program Narodowej Rezerwy Amunicji, program budowy polskiej fabryki amunicji artyleryjskiej, przede wszystkim amunicji kalibru 155 mm, ma być zablokowany, a ta fabryka ma nie powstać. W związku z tym, proszę Państwa, musimy dowiedzieć się, czy te informacje są prawdziwe. Gdyby okazały się prawdziwe, to by oznaczało zagrożenie kolejnego strategicznego projektu po CPK, po polskim atomie, po rozbudowie polskich portów, byłby zagrożony kolejny strategiczny projekt dla naszego kraju. O tym, jak ważna jest produkcja, autonomia w zakresie produkcji amunicji artyleryjskiej na podstawie doświadczeń wojny na Ukrainie, opowie za chwilę pan minister Przydacz. Natomiast ja, wracając, proszę Państwa, do tych informacji, które pojawiły się w mediach i też głosu, który zabrał w tej sprawie w serwisie X pan premier Donald Tusk, chciałbym zwrócić się w imieniu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z konkretnymi pytaniami do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Czy prawdą jest, że ma być wstrzymana budowa fabryki amunicji artyleryjskiej w Polsce, realizowana w ramach projektu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej? Czy prawdą jest, że pan premier Donald Tusk, spotykając się z kanclerzem Olafem Scholzem, złożył deklarację, że Polska będzie kupowała amunicję artyleryjską, w tym 155 mm, od niemieckich firm takich jak Rheinmetall i inne, tak jak bywało to w latach poprzednich? I czy prawdą jest, że w tej chwili przygotowywany jest duży zakup dużej partii amunicji 155 mm, dla Wojska Polskiego właśnie w firmie Rheinmetall? Proszę Państwa, to są kluczowe pytania, na które musimy poznać odpowiedzi, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał pan minister Michał Dworczyk, kwestia produkcji amunicji, posiadania zasobów amunicji jest niezwykle ważna z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego w ramach polityki obrony i odstraszania, w ramach wypełniania zobowiązań natowskich. To Polska przecież przez ostatnie lata tak naprawdę bardzo silnie zabiegała o to, aby zwiększone były nakłady na produkcję zbrojeniową w ramach państw sojuszniczych natowskich, ale te nakłady to nie tylko zakupy na rynkach międzynarodowych najbardziej nowoczesnego sprzętu, to także produkcja amunicji. To także produkcja amunicji, która mogła być realizowana w Polsce, co do której polskie spółki, te będące w pełni pod kontrolą Skarbu Państwa, jak i te będące w części pod kontrolą Skarbu Państwa, mają możliwość technologiczną do realizacji tej produkcji i wypełniania tych zobowiązań. Abyśmy mogli czuć się bezpiecznie, polskie magazyny muszą być wypełnione amunicją. Doświadczyliśmy tego w ostatnich przecież latach, czy w pierwszych tygodniach i miesiącach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ukraina miała również swoje zasoby amunicji, miała swoje zdolności produkcyjne, które zostały w pierwszych dniach zniszczone przez Federację Rosyjską podczas ataków powietrznych. I gdyby nie to wsparcie realizowane między innymi z Polski, ale także i przez Polskę z innych państw, nie mogłaby prowadzić swoich działań defensywnych, nie mogłaby bronić się przed rosyjską agresją. Więc dla polityki obrony nie jest istotny tylko sam sprzęt, ale ważne jest także i posiadanie odpowiedniej amunicji. Trzecia Rzeczpospolita przez szereg lat borykała się z tym brakiem zdolności produkcyjnych. Kiedy w końcu została podjęta odpowiednia decyzja i polityczna, i wykonawcza, co do tak naprawdę odbudowy przemysłu zbrojeniowego w zakresie produkcji amunicji, okazuje się, że nowy rząd liberalno-lewicowy stawia tutaj duże znaki zapytania, nie mówiąc już, że istnieje ryzyko po prostu skreślenia tego programu z realizacji. To zwijanie Polski, to opieranie się o zdolności produkcyjne innych państw, a jak wiemy, może to powodować różnego rodzaju ryzyka. Więc przyłączając się do tych
głosu pana ministra Dworczyka. Będziemy także jako polscy parlamentarzyści tutaj w polskim Sejmie domagać się odpowiedzi od rządu na te pytania. Czy prawdą jest, że polski przemysł zbrojeniowy ma być zwijany po to, aby amunicję kupować w niemieckich fabrykach, a jak wiemy, takie decyzje to nie są decyzje tylko czysto natury ekonomicznej, to są także decyzje natury politycznej, co rosyjska wojna na Ukrainie jasno wykazała. Ten, kto ma zdolności obronne, ten, kto amunicję posiada, może się bronić, ale może także odstraszać w dniach czy tygodniach poprzedzających agresję. To jest bardzo istotne z perspektywy naszego bezpieczeństwa. Tego będziemy się domagać, tych informacji, także i na komisjach sejmowych. Myślę, że ten temat będzie jeszcze dyskutowany przez najbliższe dni i tygodnie. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do pytań, żeby uświadomić Państwu skalę problemu, podam tylko bardzo proste dane. W Polsce tylko jedna fabryka produkuje amunicję artyleryjską, to jest fabryka Dezamet w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Proszę Państwa, wolumen roczny produkcji to jest między 30 a 40 tysięcy sztuk amunicji. Patrząc na doświadczenia wojny na Ukrainie, ten zasób amunicji, 30-40 tysięcy sztuk, wystarczy na niecały tydzień prowadzenia walki. To pokazuje skalę problemu. Dlatego został w 2023 roku opracowany Narodowy Program Amunicyjny. Program, który miał dwa cele. Po pierwsze, uzupełnić braki w polskich magazynach. Po drugie, zdywersyfikować produkcję. Bo proszę Państwa, to, o czym mówił minister Przydacz, zniszczenie przemysłu obronnego Ukrainy w pierwszych tygodniach wojny jest doświadczeniem, którego nie można zlekceważyć. Chodziło o to, aby w Polsce istniały różne firmy, różne ośrodki produkujące amunicję, bo to jest ważne dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego od pana premiera Donalda Tuska oczekujemy odpowiedzi na te pytania, które tu zostały przedstawione, a tak jak pan minister Przydacz powiedział, we wrześniu będziemy się domagali, aby parlamentarzyści, wszyscy oczywiście, ale to parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości będą składać wniosek, aby na Komisji Obrony Narodowej poznać szczegółowe informacje na temat sytuacji z produkcją środków bojowych w Polsce. Panowie, ale jak rozumiem, nie ma dyskusji, czy powinniśmy produkować amunicję, tylko dlaczego akurat te podmioty zostały wybrane. Podobno było 14 innych, tak wynika z tego artykułu w Onecie, które z niewiadomych przyczyn zostały odrzucone, mając, jak rozumiem z tego artykułu, tak wynika, większe możliwości produkcji amunicji. Otóż mamy trudny temat do dyskusji, panie redaktorze, bo opieramy się na informacjach medialnych, a dokumenty, które dotyczą całego procesu wyłaniania firm, które mają współprodukować tę amunicję, są niejawne. W związku z tym mogę odpowiedzieć tylko w sposób taki, opierając się na informacjach ogólnodostępnych. Otóż, proszę Państwa, jest oczywistym, że była prowadzona pewna procedura przez PFR. W ramach tej procedury, w której uczestniczyło szereg podmiotów, również polskie służby, bo tam komitet sterujący był w to zaangażowany, wyłoniono firmę Polska Amunicja. Co to jest Polska Amunicja? To jest, proszę Państwa, firma, w której 51% ma ARP, Agencja Rozwoju Przemysłu, 100% kontrolowany przez państwo, niezależnie kto rządzi tym naszym kochanym krajem, podmiot. Do tego 49% konsorcjum firm, w których wiodącą rolę odgrywa firma WB Electronics. Co to jest za firma? To jest największa polska prywatna spółka zbrojeniowa. Ta spółka jest spółką akcyjną, każdy może sobie sprawdzić, bo dane są dostępne, że ma miliardowe obroty i wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu sprzętu wojskowego w Polsce i za granicą. Dlaczego został taki, a nie inny wybór dokonany? O to trzeba by oczywiście pytać tych, którzy oceniali. Ja tej wiedzy nie mam. Natomiast fakt, że wiodącą rolę odgrywa tam WB Electronics, jest dla mnie przekonujący, bo jak powiedziałem, jest to największa spółka prywatna zbrojeniowa. To, co było podstawą tego programu, było związane ze stworzeniem nowej fabryki. A więc
Mamy w Polsce jedną fabrykę, miała powstać druga fabryka. W tej sytuacji, jeśli żadna inna firma nie produkuje w Polsce amunicji artyleryjskiej, to trudno oczekiwać, że zgłoszą się firmy, które mają takie doświadczenie. Chyba, że chcemy, bo być może też się zgłaszały takie firmy, a my byśmy chcieli, żeby to zagraniczny producent u nas realizował produkcję amunicji artyleryjskiej. Proszę Państwa, jaka była sytuacja Ukrainy, kiedy w pierwszych tygodniach i miesiącach wojny był problem z dostawami zachodniego sprzętu? Chyba wszyscy pamiętamy. No chyba nie chcemy podejmować takiego ryzyka. Ja bardzo się cieszę, że Rheinmetall rozwija swoje zdolności produkcyjne, buduje fabryki właśnie amunicji na Węgrzech, w Rumunii. Ja bardzo się cieszę, że francuski Nexter rozwija swoje zdolności produkcji amunicji i trzymam kciuki, kibicuję tym wszystkim firmom, ale uważam, że Polska powinna mieć polskie firmy kontrolowane właśnie przez Skarb Państwa, które będą produkowały amunicję artyleryjską. No i tyle w oparciu o informacje w przestrzeni publicznej można powiedzieć. Ale o te same informacje z tego artykułu wynika, że WB Electronics miał mieć większy wpływ na obsadę niż ARP w tej właśnie powołanej celowej spółce. No, panie redaktorze, no więc opieramy się na artykule. Ja mam poważne zastrzeżenia co do jakości i rzetelności materiałów w Onecie, więc nie chcę z panem wchodzić w dyskusję na temat, gdzie mam za mało wiedzy. Dla mnie kluczowe jest jedno. Jeżeli Skarb Państwa ma 51% udziału w danej spółce, to znaczy, że ją kontroluje. I no nie ma możliwości, nawet jeżeli jest liczba członków zarządu 2 do 3, że tych 3 członków zarządu bez rady nadzorczej, bez zgody właściciela będzie podejmowało kluczowe decyzje i zaciągało podstawowe zobowiązania. To jest po prostu niemożliwe. To jeszcze ostatnie pytanie dotyczące też informacji, które się z tego artykułu wyłaniają, czyli tam w Ząbkowicach Śląskich nie ma odpowiednich pozwoleń na to, żeby produkować tam amunicję. Proszę Państwa, bo w Polsce nie ma firmy, jeszcze raz powtórzę, poza Dezametem, która już prowadzi produkcję. W Ząbkowicach Śląskich jest blisko 120-hektarowy park gospodarczy, który jest własnością Agencji Rozwoju Przemysłu i jak rozumiem zdefiniowano, że tam będzie ta fabryka czy jej część posadowiona. Dlaczego wydaje się to nawet dla laika nawet logiczne? Dlatego, że Ząbkowice Śląskie, Dolny Śląsk, Karpaty to są właśnie te góry, Karkonosze to są te góry, do których jest najdalej, czy to z okręgu kaliningradzkiego, czy z Federacji Rosyjskiej. Więc w przypadku potencjalnego konfliktu zakłady tam lokowane są najbezpieczniejsze. Premier Tusk sugeruje na Twitterze, że to jest kolejna, że ta sprawa to jest kolejny interes, który próbuje robić premier Mateusz Morawiecki na 14 miliardów złotych. No to jeszcze raz przypomnijmy fakty. W ramach tego Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, w ramach tego programu w 23 roku, chyba w grudniu albo pod koniec roku, Ministerstwo Obrony Narodowej za pośrednictwem Agencji Uzbrojenia podpisało kontrakt z Polską Grupą Zbrojeniową chyba na 11 miliardów złotych na dostawę amunicji 155 mm. To znowu są informacje publiczne, dostępne dla każdego w sieci. Jak rozumiem, nie jestem w stanie wejść w głowę pana premiera Donalda Tuska i powiedzieć, na czym swoje insynuacje opiera, ale mi to wygląda w ten sposób, że tak, z jednej strony z programu są pieniądze przekazywane do Dezametu, czyli do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Z drugiej strony ma powstać nowa fabryka, którą kontroluje Skarb Państwa. No a pan Donald Tusk, jak niestety bardzo często, potrafi wyłącznie przedstawiać jakieś insynuacje i niepokrywające się z rzeczywistością kłamstwa. Ale może warto jednak wspomnieć o tym, kto kontroluje ARP i PFR, bo to oczywiście były i są jednostki kontrolowane przez rząd wtedy, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki, ale dzisiaj premierem jest Donald Tusk i to on decyduje o tym, w jakim kierunku także i w sensie obsady personalnej będą prowadzone sprawy w tych jednostkach. Także to są po prostu instytucje państwa polskiego, które w tym wypadku będą kontrolowały produkcję, więc próba insynuowania no jest takim tanim chwytem Donalda Tuska. Ja raczej bym się zainteresował na miejscu i dziennikarzy, i opinii publicznej, czy rzeczywiście podczas rozmowy z kanclerzem Scholzem, podczas tej haniebnej wizyty, która nie doprowadziła do żadnego pozytywnego skutku, jeśli chodzi o kwestie historyczne chociażby, prawda? Raczej obraźliwe propozycje realizacji jakiejś polityki pamięci, szacunku wobec ofiar II wojny światowej ze strony niemieckiej, ale być może podczas
zamkniętych spotkań premiera Tuska z kanclerzem Scholzem właśnie doszło do umowy na ustnej umowy do, na zakupy amunicji ze strony niemieckich producentów. Więc być może tam trzeba szukać podstawy tych dzisiejszych działań Donalda Tuska i tych wszystkich słów próbujących odwrócić trochę uwagę od kluczowego zagadnienia. Pytanie jest, czy to Polska będzie produkować amunicję na własną rzecz, czy będzie kupować je od producentów niemieckich, tak jak wydaje się dzisiaj myśleć o tym Donald francuskich, czy jakichkolwiek innych. Proszę Państwa, namawiamy Was jako dziennikarze, żebyście nie odpuszczali tej sprawy, żebyście postarali się poznać jak najwięcej okoliczności, bo prawdę powiedziawszy, drugorzędną jest sprawą, czy tę amunicję będzie produkować w Polsce firma X, Y czy Z. Chodzi o to, żeby taka firma w Polsce rzeczywiście powstała, a nie żebyśmy byli zdani na dostawców zagranicznych albo nawet na firmę zagraniczną, która będzie w Polsce produkowała tę amunicję. Dlatego namawiamy Państwa do zainteresowania się tym bardzo poważnym tematem. Czy rozumiem, zarzut jest taki, że to konsorcjum prywatnych spółek, które miało brać udział w produkcji tej amunicji, zostało powołane przez Was? Pieniądze do 2029 roku miały iść do Was. Bardzo przepraszam, ale jak to przez Was? W tej spółce Polska Amunicja 51% ma Skarb Państwa, a przytaczana już tutaj firma WB Electronics kilkadziesiąt procent akcji tej firmy również należy do Skarbu Państwa. Więc Skarb Państwa ma podwójną kontrolę nad tym całym przedsięwzięciem. Także no naprawdę trudno mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo ono się ma nijak do rzeczywistości. Panów zdanie, ten program powinien być kontynuowany, czy jednak, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości od nowa? Nie wiem, czy to przetarg, czy jak to się tam w wojsku? Ja uważam, panie redaktorze, że wszystkie programy powinny być kontynuowane, chyba że okazuje się, że mamy do czynienia z przestępstwem albo że one nie prowadzą do określonego na początku celu. Dlaczego? Bo proszę zwrócić uwagę, minęło 2,5 roku od wybuchu wojny, a u nas nawet nie mamy w sposób zasadniczy zwiększonej liczby amunicji, która jest produkowana. No jest bardzo dużo gadania i bardzo mało pracy. W związku z tym powstrzymywanie kolejnego projektu tylko dlatego, że ktoś jest zacietrzewiony politycznie albo że on został wymyślony kilka lat temu, jest po prostu antypaństwowe. Pan wybaczy, ja nie znam tej wypowiedzi, ale słów pana posła, dzisiaj europosła Jońskiego, w większości przypadków nie warto komentować. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, więc...